Budzimy się z Bobem Marleyem. Rzeczywiście aż mi się zrobiło cieplej i pomyślałem o Bobie Marleyu jeszcze z samego rana, kiedy przemierzałem mgły i taką rzeczywiście już jesienną aurę. Pomyślałem trochę lata, jak lato to Bob Marley, chociaż trzeba będzie na ciepłe dni pewnie poczekać, kiedy się skończy ten bardzo ciepły wrzesień, podobno najcieplejszy w historii pomiarów. A my teraz będziemy mierzyć inną temperaturę, temperaturę kampanii. Naszym gościem Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mpolska24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dobra, to bierzemy barometr i najpierw zbadajmy temperaturę i ciśnienie. Na opozycji Donald Tusk napisał tweeta godzin temu 10. Na tweet jest następującej treści: 15 października albo my wyprowadzimy PiS, albo PiS wyprowadzi nas z Unii. Kropka. To jest narracja, która budzi jeszcze emocje, jest gorąca, czy już jest lekko przeterminowana narracja? Straszenie odbywa się już od 2015 roku, a nawet wcześniej, prawda? Więc to zdążyło spowszednieć bardzo, bardzo Polakom. Prawo i Sprawiedliwość rządzi 8 lat. Przez 8 lat, że tak powiem, nie wyprowadzili Polski z Unii Europejskiej. Stała się ta polityka bardziej pewnie asertywna, aczkolwiek też chyba za mało koncyliacyjna i za mało poszukująca rozwiązań, a jedynie tworząca rozwiązanie do wewnątrz kraju, więc to też nie do końca było takie przemyślane. I z tego korzysta Donald Tusk trochę, prawda? Plus do tego jeszcze te nasze zaognione sprawy z KPO, z Komisją Europejską. No i tutaj trochę, że tak powiem, Niemcy się na nas odgrywają na przykład w tej chwili, tworząc rozwiązania, które mają poprzeć tą tezę trochę Donalda Tuska, choćby ze zwiększonymi kontrolami na granicy, prawda? A właśnie, no bo to jest ten nowy element, strefa Schengen. Co prawda te głosy ucichły, chociaż była chyba jakaś... To jest sprytny zabieg, bo to nie jest ograniczenie strefy Schengen, prawda? Nie jest. Takie chyba były nadzieje realne, jak się pytało polityków opozycji i polityków w koalicji również, to czy w ramach jakiegoś takiego atomowego scenariusza, już naprawdę pełnej eskalacji, Niemcy, Berlin będzie chciał z Brukselą przeprowadzić jakieś wypchnięcie Polski z strefy Schengen, zawieszenie. Teraz o tym ciszej, teraz mamy po prostu kontrolę, ale takie same kontrole są wprowadzone w tym samym momencie, jedną decyzją na granicy z Czechami również, wcześniej granica ze Szwajcarią, parę innych granic też jest zamkniętych między Francją a Włochami. Czy to będzie efekt? Czy Donald Tusk, kiedy mówi pójście, wyrzucają nas z Europy, bo są kontrole na granicy, to chwyci tych, którzy są, bo pewnie kibiców politycznych chwyci, ale czy chwyci tych, którzy są nieprzekonani? Ja trochę, czy chwyci, czy nie chwyci, sądzę, że na razie, gdyby faktycznie strefa Schengen została przykrócona, to by pewnie było taki wystrzał z aurory w pewien sposób. Natomiast ja bym powiedział jedną rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę przede wszystkim. Otóż politycy europejscy, Donald Tusk, nasi politycy Prawa i Sprawiedliwości, Niemcy, Francuzi, etc., zaczęli używać Unii jako pałki na niepokornych. To jest coś, co porównałbym do Brexitu. Pamiętajmy, że Cameron, w momencie, David Cameron, kiedy proponował referendum wyjścia z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w ogóle nie spodziewał się, że taki będzie miał efekt. On chciał wzmocnienia swojej własnej władzy i instrumentalnie traktował Unię Europejską właśnie do wzmocnienia swojej władzy. I to, co obserwujemy w tej chwili, to jest instrumentalne traktowanie Unii Europejskiej przez wielu polityków europejskich, i to mówię bez względu na barwy polityczne, do rozgrywania swoich własnych interesów. Unia przestała być dla nich wartością samą w sobie, którą należy pielęgnować, chuchać, dmuchać, rozwijać, a stała się narzędziem. To jest sytuacja, która jest bardzo niebezpieczna dla samej Unii Europejskiej, która jest naprawdę dużym osiągnięciem Europy jako takiej.
prawda? Bo wspólny rynek, bo możliwość podróżowania, etc. Mamy tysiące rzeczy związanych z tym, że jest to korzystne. Oczywiście są gdzieś tam jakieś ograniczenia. To wszystko jest, wiadomo. Dyskusja na temat Unii Europejskiej była, jest i będzie poszerzana. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jest to bardzo niebezpieczny trend w Unii Europejskiej, wśród polityków europejskich, który może się skończyć bardzo, bardzo źle. I nie mówię tutaj o tym, że zacznie się od Polski, bo pamiętajmy, że na przykład eskalacja z Włochami jest coraz większa również. Meloni, o ile wcześniej była, prawda, Europejką, potem stała się nacjonalistką, a teraz jest już faszystką. To narracji. Prawda, w niemieckich mediach rzeczywiście jeszcze tydzień temu to był rząd prawicowy, 3 dni temu, czy 4 to był rząd ultraprawicowy, a teraz jest rząd postfaszystowski. Rzeczywiście w ciągu tygodnia Rzym z możliwego partnera stał się trochę jak Warszawa wrogiem Berlina. Nie tylko Berlina, bo i tam Francuzi też dołożyli do tego pieca, więc krótko mówiąc, na doraźne potrzeby polityczne jest nakładany ten filtr unijny. I tak jak mówię, to jest bardzo niebezpieczny trend. Ja bym bardzo przestrzegał przed wykorzystywaniem tego typu elementów, aczkolwiek to trochę wołanie na puszczę, bo widać ewidentnie, że coraz więcej tego typu działań się odbywa, więc bardzo, bardzo trudny czas pewnie też przed Unią Europejską, tym bardziej, że jeżeli ta eskalacja będzie postępowała, w którymś momencie może być przejść granicę. Na przykład, nie wiem, rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie, po wyborach będzie dalej rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak układać od nowa te wszystkie klocki wtedy? A z drugiej strony oczywiście Donald Tusk wykorzystuje kwestię czy hasło po polexitu, wyrzucenia Polski czy wypchnięcia Polski z Unii Europejskiej, ale w tej kampanii, co można odnotować, flaga unijna przestała być sexy, czyli nikt flagą unijną nie wymachuje. Platforma na swoich wiecach, teraz będzie wiec 1 października, na tym wiecu 4 czerwca, no ze sceny ani jednej unijnej flagi. Pamiętam poprzednie kampanie Platformy, no to już się była flaga polska, ale czasami bywało tak, że na wiecach, na spotkaniach, na konwencjach więcej widać było flagi unijnej i ją całkowicie wywiało. Nie tylko z Platformy, z Lewicy. To jest tak, że po raz pierwszy w polskich wyborach flaga z 12 gwiazdkami przestała być sexy politycznie, przestała przyciągać politycznie. A to jest ciekawe, to jest ciekawe zjawisko. W moim przekonaniu po prostu mamy faktycznie te nuty narodowe dość mocno wybrzmiewają akurat w tej chwili w Polsce. Tym bardziej, że jest to związane z wojną na Ukrainie, gdzie wiadomo, że zresztą dołóżmy do tego braku tej flagi, dołóżmy jeszcze kwestię okładania się dwóch głównych sił politycznych, czyli Platformy i PiS-u, okładania się pałką ruskiej onucy, prawda? Jedni przekonują, że różnymi akcjami przekonują, że jedni są uśpionymi agentami Putina, drudzy mówią, że grają z Putinem do jednej bramki. Więc to moim zdaniem spowodowało, że tak naprawdę, no dobrze, można być agentem Putina, to tutaj toczymy wojnę, ale już być agentem Unii Europejskiej może już jest za dużo. Nie wiem, jak to kombinują politycy. Pewnie coś im z badań wyszło, prawda, że nie jest to sexy, dlatego tak się stało. Natomiast no, nie ma się co wstydzić flag Unii Europejskiej, bo jesteśmy w Unii i z tego, co pamiętam, nie zmieniła się, że tak powiem, optyka Polaków. Nie widziałem takich badań. W dalszym ciągu jesteśmy jednym z najbardziej proeuropejskich narodów w ogóle, prawda? A jednocześnie, jak się bada, bo takie badania też się przeprowadza, to widać skokowy spadek akceptacji dla polityk unijnych. Oczywiście to z prawda. Pakietem Fit for 55 na czele. To prawda, jest oczekiwanie, że będzie to bardziej asertywna polityka polska w stosunku do Unii Europejskiej, że będziemy bardziej dbali o własne interesy. To faktycznie widać w tych wszystkich badaniach, które przynajmniej ja czytałem i oglądałem. I tutaj jest ewidentnie zmiana, przy czym w dalszym ciągu nikt nie chce wychodzić z Unii Europejskiej. Ale nikt też, czym bardzo, coraz mniej osób chce realizować w pełni europejską agendę. Mariusz Gieraj naszym... Ale panie redaktorze, jeszcze tylko na koniec. Ale ta europejska agenda sama się wycofuje
tej na dniach pojawiły się informacje o tym, że no już z tymi silnikami diesla i benzynowymi, no to już nie będziemy takimi ortodoksami. Więc tam w Unii Europejskiej też widać ewidentnie, że wiele rzeczy się jeszcze w tej chwili waha i zmienia. No z komisji odszedł czy odchodzi Frans Timmermans, więc twarz projektu pakietu Fit for 55, twarz polityki klimatycznej, to może być taki przyczynek czy okazja albo pretekst do zwijania najostrzejszych wymiarów tej polityki. Mariusz Gierej, naszym gościem, to jeszcze na koniec temat Konfederacji. Wczoraj Krzysztof Bosak powiedział, że Konfederacja nie wejdzie w koalicję zarówno z PiS, jak i z Platformą. Polska potrzebuje PiS i PO. Osłabionej, zmarginalizowanej. Chcemy, żeby Polska miała dobry rząd, super. Ale dobrego rządu nie da się stworzyć ze złymi, zdeprawowanymi ludźmi, którzy mają złe zamierzenia, mówi Bosak, podkreślając, że Konfederacja musi być partią nie trzecią, tylko pierwszą. Jak na razie dobrze. Konfederacja z partii trzeciej spadła na piątą pozycję. Co się stało z tym czarnym koniem wyborów? Przejadł się i przegrzał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli Bosak mówi, że nie chce rządzić, to po co głosować na taką partię, która nie chce rządzić? Po co wyborcy mają głosować na taką formację? Żeby odsunąć PiS i Platformę od władzy. Clue każdej formacji politycznej jest to, żeby współrządzić. Każdy chce rządzić. Po to się tworzy partie polityczne, po to głosują wyborcy na taką partię. Jeżeli Krzysiek Bosak mówi, że nie będziemy wchodzić w żadną koalicję, nie będziemy współrządzić, nie chcemy współrządzić, jaka jest szansa? Tak zdroworozsądkowo, jaka jest szansa na to, że Konfederacja kiedyś samodzielnie utworzy rząd? Pewnie nieduża, jak patrzę na sondaże. No, niedużo to mało powiedziane, więc tak naprawdę mówienie o tym świadczy tylko jednym, gramy tylko i wyłącznie na siebie. Nie gramy na Polskę w tym momencie, te słowa mówią wprost, nie gramy na Polskę, gramy na to, żeby jak najwięcej tutaj namieszać, żeby może nam trochę punktów przybyło. To jest strategia, która mi osobiście nie odpowiada. Wolę, jeżeli staramy się zrobić coś dla obywateli, staramy się zrobić coś dla Polski wspólnie, niż tego typu deklaracje. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy tak realnie, to Konfederacja jest skazana na koalicję z PiS-em, ponieważ Lewica, Platforma są zbyt daleko programowo od Konfederacji ideowo, natomiast jedyną formacją, z którą Konfederacja może tworzyć rząd, jest PiS. Koniec, kropka. No dobrze, to jeszcze tylko polityczna. Dopytam, ale to nie będzie związek z Modliszką. Nie jest tak, że tak jak mówią lewicowi publicyści, no jeżeli teraz po wyborach Konfederacja weszłaby w sojusz z PiS-em, a nawet nie lewicowi, także centrowi obserwatorzy, to w zasadzie popełni samobójstwo polityczne wielu wyborców Konfederacji. Są wyborcy bardziej zbliżeni do opozycji, którzy mają dość PiS-u niż ci, którzy by taki związek zaakceptowali. Oczywiście weszliby do rządu, 4 lata może by porządzili, ale potem musieliby się albo do PiS-u przyłączyć, albo by z gry wypadli. Pamiętajmy, że w politycy jedno mówią, później drugie robią, więc to w ogóle tutaj dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że co innego mogą być słowa, później co innego decyzje. Natomiast co do tej modliszkowości, da się tak, jak, że tak powiem, pozwolimy przeciwnikom, prawda? Jeżeli ktoś da się zjeść, no to da się zjeść. No, to znaczy, że może pomysł jego polityczny nie był wystarczająco fajny, no i tyle. No, albo był on sam niezbyt sprawny politycznie, jeżeli dał się zjeść. No tak, i tak to widzę. Polityka nie jest grą dla małych chłopców, no po prostu. No. Tyle. I to będzie konkluzja. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My za chwilę pojawimy się na trasie Odysei Wyborczej. Będzie Krzysztof Skowroński. To skoro Krzysztof Skowroński, to wybierzemy piosenkę. Będą to Skaldowie i Jaliba.